Wybory samorządowe 2024. Debata w Weekend FM. Arkadiusz Jerzyjewski, dzień dobry. W Weekend FM kolejne spotkanie dzisiaj z kandydatami na wójtów i burmistrzów miast i gmin w naszym regionie. Dziś dwie debaty. Po 11:00 debata z kandydatami na burmistrza Czarnego, a teraz już z nami kandydaci na burmistrza miastka. Gminy z ponad 120-milionowym budżetem, zamieszkiwanej przez 17 600 mieszkańców i alfabetycznie są z nami Jerzy Wójtowicz, Komitet Wspólnota Samorządowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dariusz Zabrocki, Samorządność Miastko. Witam serdecznie. I Witold Zajst z Komitetu Witolda Zajsta, Razem dla Ziemi Miasteckiej. Pozdrawiam słuchaczy Radia Weekend i mieszkańców całej gminy Miastko. Dzień dobry. Ja przypominam, że program odbywa się na żywo, dlatego przyjęliśmy taką zasadę, zgodnie z którą każdy z panów ma minutę na wypowiedź oraz po 30 sekund na początkową autoprezentację i końcowe podsumowanie. Kolejność wypowiedzi będzie się zmieniać tak, żeby przynajmniej raz każdy z panów zabierał głos jako pierwszy. No, jeśli któryś z was będzie chciał odnieść bezpośrednio słów do kontrkandydata, to musi to zrobić w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź, a więc zaczynamy od autoprezentacji i alfabetycznie w kolejności. Pan Jerzy Wójtowicz, 30 sekund dla pana, proszę bardzo. Nazywam się Jerzy Wójtowicz. Mam 57 lat, od 34 lat jestem żonaty, mam dwóch dorosłych synów. Moje dorosłe i zawodowe życie związane jest z oświatą, z wykształcenia jestem nauczycielem. Od wielu lat pełnię funkcje kierownicze w oświacie, byłem dyrektorem zespołu szkół w Dretyniu, naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego i od 8 lat jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w miastu. Dziękuję bardzo. Dariusz Zabrocki, proszę. Dariusz Zabrocki, mam 56 lat, jestem żonaty, mam troje dzieci, pracuję jako kurator rodzinny w Sądzie Rejonowym w Miastku, reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Miastko, startuję na burmistrza Miastka, mam wieloletnie doświadczenie samorządowe, nie boję się wyzwań i podejmowania trudnych decyzji. Pragnę rozwoju naszej gminy Miastko, znam jej problemy i problemy jej mieszkańców. Dziękuję bardzo i czas dla pana Witolda Zajsta. Witold Zajst, 51 lat, żonaty, dwójka dzieci, piesek, dwa koty i bocian na dachu, który wczoraj przyleciał zwiastując wiosnę. Obecnie pełnię funkcję burmistrza miasta od półtora roku po referendum w 2022 roku. Przez 25 lat byłem przedsiębiorcą. Urodziłem się w miastku, której pracuję i nie mam zamiaru wyjeżdżać. Startuję, ponieważ miastko zasługuje na osobę, która otworzy się na inwestorów i wszelkie inicjatywy. Otworzę miastko po 30 latach. Gwarantuję normalność i stabilizację. Witold Zajst, twoim burmistrzem. Dziękuję. Teraz czas na pytanie dotyczące gminy Miastko. Jaki panowie macie pomysł na gminę? Co waszym zdaniem jest największym problemem czy też wyzwaniem na nadchodzącą kadencję? No i jak zamierzacie z tym problemem czy wyzwaniem sobie poradzić? Czas na odpowiedź to 60 sekund. Tym razem jako pierwszy głos zabiera pan Dariusz Zabrocki. Szanowni państwo, do obowiązków podchodzę w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie, wiedzę i pomysły. Nie tylko moje, ale także moich współpracowników i mieszkańców. Chcę aktywizować i integrować naszą społeczność lokalną. Najbardziej palący problem to ustabilizowanie organizacyjno-finansowe szpitala miejskiego. Ciągłe zadłużenie się szpitala, zmiany na stanowisku prezesach i w składach rad nadzorczych przyniosły negatywny skutek. Moje działanie od razu po wyborach. Siadamy do okrągłego stołu. Pieniądze to nie wszystko, nie da się bez końca dokładać z kasy miejskiej, nie realizując innych zadań w tym inwestycji. Musi być bardzo dobry nadzór właścicielski burmistrza, musi powstać program naprawczy obejmujący zakres akceptowanych społecznie usług szpitala, musi być dobre i merytoryczne zarządzanie, wspomniany dialog i konsekwentna realizacja programu. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Minuta dla pana Witolda Zajsta. Kochani, szpital jest i będzie w Miastku. Stabilizacja finansów, kontynuacja planu naprawczego to najważniejsze cele. W celu zmniejszenia i spłaty długu pozostawionego po poprzednikach. Zmiany organizacyjne, pozyskiwanie środków zewnętrznych i oczywiście pomoc państwa. Mieszkalnictwo, proszę państwa, konkrety. Spółka SIM, którą żeśmy założyli, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. W tym roku zaczynamy projekty mieszkań pod wynajem. 52 miliony żeśmy pozyskali. Budujemy, proszę państwa, po 30 latach. Otwarcie na inwestorów, otwarcie miejsc pod inwestycje. W ciągu półtora roku mojego krótkiego czasu pojawiło się już ponad 5 inwestorów. Proszę państwa, żłobek budujemy, pozyskaliśmy około 2 milionów. Klub seniora, złożyliśmy wniosek i w przyszłości plan dziennego domu seniora. Transport miejski, złożyliśmy wniosek o autokar.
Złożyliśmy również wniosek o przebudowę kina Grażyna na 6,5 miliona. Rewitalizacja miasta 3,5 miliona, kontynuacja promenady i parku dla piesków, budżet obywatelski, proszę państwa, i wiele, wiele rzeczy, których jeszcze się nie udało, ale je zrealizujemy. Dziękuję bardzo i teraz minuta dla pana Jerzego Wójtowicza. Znany jestem z tego, że jak coś zaczynam, to doprowadzam do końca. W miastku mamy sprawy bardzo pilne, gorące, na które nie możemy sobie stracić czasu, ale mamy też sprawy, które możemy rozwiązać powoli. Do spraw pilnych oczywiście należy stabilizacja sytuacji szpitala, bo szpital wywołuje dzisiaj najwięcej emocji, a my potrzebujemy spokoju i jak go uzyskamy, to rozwoju. My w naszym programie stawiamy na rozwój gospodarczy, na ściągnięcie ludzi młodych, ale żeby też ci ludzie młodzi chcieli do nas wracać czy pozostać w miastku, potrzebujemy dla nich odpowiedniej infrastruktury. Potrzebny jest żłobek, potrzebne jest przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Nie zapominamy też o seniorach, którym też w naszym programie poświęcamy bardzo dużo miejsca i czasu. Także główne zadanie po stabilizacji szpitala, stabilizacja oświaty i rozwój gospodarczy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania wzajemne. Każdy z panów może zadać jedno krótkie pytanie tylko jednemu wybranemu kontrkandydatowi. No i zapytana osoba ma minutę na odpowiedź. Tym razem jako pierwsze pytanie zadaje pan Witold Zajst. Proszę państwa, pytanie jest do mnie. Sam sobie pytanie chcę zadać. Jakie pytanie zapytałbym siebie jako mieszkańca przed wyborami. Jakie są najważniejsze dla naszego samorządu? Czy te wybory są najważniejsze dla naszego samorządu? I tak pytając mieszkańca, jakie pytanie bym zadał? Jakiego burmistrza chcemy i jakich radnych? Czego chcemy? Czy tego samego, co było przez tyle poprzednich lat? Czy wybrać społeczników po prostu nową krew i nowe myślenie? Czy chcemy dalej być okłamywani, że stare elity mają pomysł na gminę? Czy w końcu usłyszę ten pomysł na gminę? Mieli tyle czasu, 30 lat i możliwości do przedstawienia swojej koncepcji. I co? Gdzie oni byli do tej pory? Szanowni państwo, z całą mocą podkreślam, że próbuję mi się wcisnąć wszystkie błędy moich poprzedników, choć jestem burmistrzem miastka od półtora roku. Można powiedzieć, że gminą zarządzali ci odwieczni radni. Proszę państwa, wmawiają mi różne rzeczy, że nic nie mogą, tylko burmistrz i burmistrz. Kochani, czas zmienić ziemię miastecką w krainę ludzi uśmiechniętych i pogodnych. Idźcie na wybory. Dziękuję bardzo. Witold Zajst, wasz burmistrz. Dziękuję bardzo. Witold Zajst, nieco łamiąc konwencję z pytaniem do samego siebie. Teraz czas na pytanie od pana Jerzego Wójtowicza. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana Dariusza Zawrockiego. Często podkreśla pan, że priorytetem pana działań i decyzji będzie współpraca, otwartość na mieszkańców i komunikacja. Jak zamierza pan to wprowadzić w życie? Jak najbardziej. Dialog z mieszkańcami, pierwsze decyzje, gabinet burmistrza otwarty na petentów, mieszkańców. Chciałbym, aby w mieście była także i w gminie gazeta samorządowa, źródło rzetelnej informacji pracy burmistrza, radnych, sołectw, komitetów osiedlowych, a także wszystkich instytucji samorządowych. Tam, gdzie będą mogli też zabrać głos mieszkańcy, cykliczne spotkania online z mieszkańcami, które robimy w tej chwili w kampanii na live'ach, współpraca z pracownikami urzędu i instytucjami samorządowymi. To musi się wszystko zadziać, żebyśmy wszyscy czuli się współodpowiedzialni za swoje miasto i gminę, żebyśmy byli wspólnotą samorządową. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. No i teraz czas na pytanie od pana Dariusza. Ja może mam pytanie do pana Jerzego Wójtowicza. Trzy najważniejsze inwestycje, jakie zamierza pan zrealizować w mieście i gminie miast? W moim planie mam wiele inwestycji, które chciałbym zrealizować, ale myślę, że takie najważniejsze i pierwsze do realizacji to jest żłobek, który jest niezbędny, tak jak mówiłem wcześniej, do tego, aby ludzie młodzi chcieli w miastku mieszkać. I na to jest możliwość pozyskania oczywiście środków z programu Maluch Plus. Planuję wybudowanie pływalni nie tylko dla dzieci, ale też dla wszystkich mieszkańców. Pływalnia będzie służyła do południa, do nauki pływania i do rozwoju kultury fizycznej dzieci. Po południu będzie otwarta dla mieszkańców. I oczywiście palącym problemem jest budowa mieszkań dla młodych ludzi, którzy mieliby po powrocie do miastka gdzie zamieszkać. Dziękuję bardzo.
Wybory samorządowe 2024. Słuchasz debaty w Weekend FM. 20 minut po 9 w studiu Weekend FM z nami kandydaci na burmistrza miasta Jerzy Wójtowicz z Komitetu Wspólnota Samorządowa, Dariusz Zabrocki z Komitetu Samorządność Miastko i Witold Zajc ze swojego Komitetu Razem dla Ziemi Miasteckiej. Teraz już czas na wzajemną ocenę programów wyborczych. Jak panowie oceniacie programy wyborcze swoich kontrkandydatów? Czas na wypowiedź minuta. Tym razem jako pierwszy odpowiada pan Jerzy Wójtowicz. Tak. Zapoznałem się z programem samorządności i no, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że właściwie nasze programy są podobne, skupiają się na podobnych problemach, mamy podobne widzenie wielu spraw, oczywiście różnią się w jakichś tam szczegółach, ale uważam, że jest to program przemyślany i warty no, do realizacji. Natomiast problem mam z programem pana Witolda Zajsta, ponieważ no, mimo poszukiwań nie znalazłem go nigdzie w internecie. Jedyne co, to mogę się odnieść do 9 punktów, które gdzieś tam na banerze widnieją, ale według mnie są one no, zbyt ogólne i niewiele z tego wynika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I minuta dla pana Dariusza Zabrockiego. Tego zdania nie znalazłem od programu mojego kontrkandydata, pana burmistrza miastka. Natomiast to, co wspominał tutaj mój przedmówca, skupiłem się na tym banerze, który został wywieszony w centrum miasta. U pana Zajsta wybrałem takie wyróżniki. Zmiana pokoleniowa w samorządzie miasteckim, cokolwiek to znaczy. Inwestycje w kadry, w seniorów. Natomiast u pana Jerzego Wójtowicza powołanie menedżera przedsiębiorczości czy utworzenie aplikacji mobilnej do uprawiania aktywnej turystyki. Natomiast w swoim programie KWW Samorządność stawiam na utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w budynku PKP, nowoczesne Centrum Sportu przy ulicy Sportowej, nowoczesną szkołę, między innymi dofinansowanie wycieczek, działania z programu Każdy Uczeń zna stolicę województwa i swojego kraju. Ocenę tych programów pozostawiam wyborcom. To oni zdecydują 7 kwietnia, kto będzie państwa burmistrzem. Dziękuję bardzo i czas dla pana Witolda Zajsta. Witam państwa jeszcze raz serdecznie. Przed chwilą między innymi pokrótce przedstawiłem swój program. Proszę państwa, na początku panowie, moi kontrkandydaci nie mieli programu. Dopiero po spotkaniach sprawozdawczych na wsiach i w miastach, gdzie również uczestniczyłem, konkurenci notowali plan. Traktuję panów jako jeden kandydat w dwóch postaciach. Mieliście panowie większość w Radzie od 2018 roku, 5 lat. Dlaczego nie zrealizowaliście swojego programu? Dzisiaj pytacie mnie, dlaczego ja nie zrealizowałem swojego programu w 1,5 roku. Moja odpowiedź, potrzebuję całej kadencji, a nie 1,5 roku i zobaczycie, co Zajs potrafi. Otworzę miastko jako największą gminę w województwie pomorskim. Jestem do tego przygotowany i zdeterminowany do rzetelnej pracy dla mieszkańców. Dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi i miasta za te liczne spotkania. Nie zawsze było łatwo, ale ja po prostu jestem po to, żeby rozwiązywać wasze problemy. Problemy są i będą. Ważne, aby je umiejętnie rozwiązywać. Wszystkiego nie da się, proszę państwa, zrobić w 1,5 roku, ale zaległości mamy już od ponad 30 lat. Czas na zmiany. Dziękuję bardzo. I to było ostatnie zagadnienie. Teraz już czas na podsumowanie. Co panowie chcecie na koniec przekazać swoim wyborcom, żeby to właśnie na jednego z was oddali za 2 tygodnie głos w wyborach samorządowych? Jako pierwszy pan Dariusz Zabrocki. 30 sekund dla pana. Uzupełniając wypowiedź pana burmistrza. 9 lat jest pan w samorządzie, to nie tylko 1,5 roku jako burmistrz. Mimo to, drogi wyborco, powiem krótko. Chcesz burmistrza konkretnego? Postaw na Zabrockiego. Ku wspólnemu dobru, rzeczowo, skutecznie i po ludzku. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że program znajdziecie państwo na hashtag program Zabrocki bądź hashtag program samorządność miastko. Tam możecie poznać konkrety, nie tylko tych 9 punktów wywieszonych na banerze. Dziękuję i 30 sekund dla pana Witolda Zajsta. Zmienię miastko nie do poznania, w końcu tutaj mieszkam. Burmistrz wykonuje polecenia Rady Miejskiej, bez większości nic się nie da. Dlatego wystawiłem 14 kandydatów do Rady Miejskiej i 5 do Rady Powiatu, w tym 3 kobiety. Czas na otwarcie miastka, czas na stabilizację i ciężką pracę na rzecz mieszkańców. Jestem z miastka i tutaj zostanę. Robię to dla moich dzieci, które chcą tutaj zostać i robię to dla swoich rodziców, dziadków i przodków, którzy nie mieli tutaj szczęścia, aby mieszkać. Idźcie na wybory. Witold Zajst, twój burmistrz z miastka. Dziękuję i na zakończenie pan Jerzy Wójtowicz, pół minuty dla pana, proszę bardzo.
Jeżeli chcecie państwo rozwoju i spokoju dla miastka, głosujcie na Jerzego Wójtowicza. Jestem otwarty i zdeterminowany. A jeżeli chodzi o program, też jest dostępny w internecie. Nasz program jest na każdej ulotce kandydatów do Rady Miejskiej. Jest też na moich ulotkach, także jest dostępny już od wielu, wielu dni. I można się z nim zapoznać. Tak, również mieliśmy spotkanie otwarte. Z okazji zbliżających się świąt życzę państwu zdrowych i spokojnych świąt. I zapraszam na wybory. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to spotkanie, za to, że przybyliście do nas, do Chojnic, do studia. Oczywiście zachęcamy do pójścia na wybory mieszkańców gminy Miastko. Uprawnionych do głosowania w gminie według PKW jest 14,5 tysiąca wyborców. Dziś w Weekend FM byli z nami kandydaci na burmistrza miasta Jerzy Wójtowicz z Komitetu Wspólnota Samorządowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dariusz Zabrocki z Komitetu Samorządność Miastko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam mieszkańców. I Witold Zajst z Komitetu Witold Zajst razem dla Ziemi Miasteckiej. Dziękuję również. Dziękuję. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Dziś w Weekend FM przypominam jeszcze jedna debata. Po 11 spotkamy się z kandydatami na burmistrza Czarnego. Serdecznie oczywiście zapraszam, a wszystkie terminy naszych debat i zapisy z nich znajdziecie na weekendfm.pl. Arkadiusz Rzejewski, dziękuję za dzisiaj. Wybory samorządowe 2024. To była debata w Weekend FM. Weekend FM.